Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy! Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mentalność światowa stoi w opozycji do logiki Boga, który ma upodobanie w cichości, skromności i pokorze. Wmawia się nam, że miarą szczęścia jest sukces i uznanie u ludzi. Współczesne filakterie i pierwsze miejsca wyglądają nieco inaczej niż za czasów Jezusa. Nie chodzi przecież o długie frędzle u płaszczów, ale o długość listy znajomych na Facebooku, followersów na Instagramie czy Twitterze. Współczesnym, zaszczytnym miejscem na uczcie lub w synagodze jest jak najwyższa liczba widzów na YouTubie i społeczności wspierającej na Patronite. To takie przyziemne chcieć być kimś ważniejszym, rozpoznawalnym i szanowanym, a tak mało ludzkie chcieć być najmniejszym, ostatnim i sługą wszystkich. A przecież ta druga droga pokornej służby bliźnim jest ulubioną drogą Boga. Nią przeszedł Jezus. Odrzucił sukces i królewską władzę, a poszedł na krzyż, drzewo hańby. Być naśladowcą Chrystusa to znaczy naśladować Go również w cnocie pokory, nie szukając chwilowego blichtru, ale szukając wypełnienia woli Bożej. Bóg kocha to, co proste, pokorne i ubogie, ponieważ sam jest prosty, pokorny i ubogi. I właśnie na tym polega Jego wielkość i wszechmoc. Nie dajmy się omamić świecidełkami świata i ludzkiej pychy, ponieważ to tylko bezwartościowe cekiny. Wybierzmy prawdziwy skarb, który ofiaruje nam Bóg, drogocenną perłę życia wiecznego i skarb przebywania z Nim twarzą w twarz przez całą wieczność. Żeby zobaczyć piękny, zapierający dech w piersiach widok, trzeba wyruszyć w górę, w kierunku szczytu. Zdobycie go wprawdzie wiąże się z wysiłkiem, ale nagroda jest nieporównywalnie większa od trudu, jaki należy włożyć w jej zdobycie.